dzisiaj rolę gospodarza tego miejsca. Stacją Rano witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy stowarzyszeniem, który prowadzi to miejsce, inicjuje rozmaite wydarzenia i inicjatywy kulturalno-społeczne. Staramy się, aby to miejsce było miejscem, w którym spotykają się sztuka, kultura, no i również biznes, ponieważ musimy jakoś to wszystko utrzymać i udaje nam się to w ten sposób organizować od ponad 5 lat. Witam Państwa serdecznie na pierwszym wernisażu w tym roku w stacji Murano. Wernisażu niezwykły, ponieważ po raz pierwszy pokazujemy ceramikę. Jest to wystawa Rachu 3 wersje. Trójki artystów, która tutaj u mnie stoi. I bohaterami dzisiejszego wieczoru są Dorota Gobiecka, Paulina Gobiecka i Artem Dmytrenko. I chciałbym tu poprosić o wielkie brawa dla nich. Oddam za chwilę głos artystom i powiem tylko, że to, co Państwo widzicie tutaj na ścianach, to jest owoc ich rocznej pracy i jest to ceramika, która została wykonana techniką raku lub naked raku i jest to tradycyjna japońska technika wypalania ceramiki. Ja więcej już nie będę mówił, oddam tutaj bohaterom. Ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Kaszowi. Tutaj bardzo fantastycznie nas wspierał, świetnie pomagał zorganizować tę wystawę. Miejsce jest cudowne, sam raz na nasze potrzeby, bo rzeczywiście jest nastroje i tak każdy z nas chciał pokazać trochę inną, swoją wersję raku. I tak też jest, że każdy z nas pokazuje trochę inne rzeczy, trochę inne, inaczej wykorzystał technikę raku. Natomiast jest to wynik pracy naszej, rzeczywiście ta wystawa, takiej naszej współpracy, ponieważ fundacyjnie, w ramach Fundacji Ogród Ceramiki pracowaliśmy we trójkę w ubiegłym roku, realizując projekt, który miał wiele zadań, wiele różnych pomysłów, żeśmy zrealizowali. To wszystko można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Ale mieliśmy także dużo przyjemności realizując te projekty. Świetnie się bawiliśmy. Również robiliśmy własne plenery raku, których właśnie wynikiem jest ta wystawa. Mam nadzieję, że oprócz mnie inni też dobrze się bawili. I mają jakąś tam radość i satysfakcję z tego, co powstało. Proponuję, żeby każdy z nich jeszcze powiedział dwa słowa, coś o swoich pracach. Ja mogę powiedzieć o swoich tylko tyle, że jest to kolejne jakby spojrzenie moje na raku, wykorzystanie wosku w ceramice raku. No po prostu zawsze są takie prace, trochę malowane woskiem, trochę malowane malowami. I tyle. Daj Paulinę bardzo proszę. To ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam wszystkim podziękować za przybycie i podziękować naszego szczególnego Łukaszowi za miłe przyjęcie. To chciałam podziękować bardzo Kasi, że nam pomaga przy montażu. I komu jeszcze chciałam? Chciałam podziękować też naszej koleżance Angeli, której nie ma dzisiaj, która z nami wypalała się tę pracę. I coś tu powiedzieć. Moje prace są inspirowane trochę wzorami skandynawskimi, ale to jest taka tylko inspiracja. Dlaczego płytki? Dlatego, że to jest taka forma, która jest dosyć dobra właśnie z techniki raku, bo ładnie pojawiają się na nich krachle i też dosyć są taką formą, która jest dosyć dobra po prostu do wypału i łatwa do prezentacji też.
Ja się chciałem powiedzieć, że oni są bardzo skromni, tutaj trochę wosku, trochę ognia, ceramiki. Ja jestem przekonany, że to wcale tak łatwo nie powstaje. Może powiedzielibyście coś więcej o tym, jak to technicznie powstaje. A, to tak. Nie, to bardzo jest ciekawe, dla tak? Dobrze. Żeby pan pokazać dobrze technikę, to przygotowaliśmy taką krótką prezentację, która wyświetla się nam na ścianie od wejścia, więc jak obejrzycie już pracę, to możecie też zobaczyć.